Lipawy, czy też Lipaj, jak Łotysze nazywają swój klub. Drużyny wystąpią w następujących składach. Najpierw oczywiście drużyna gości w bramce z numerem 31, Maris Jucers, bramkarz dobrze znany w naszym kraju. Reprezentował niegdyś klub z Nowego Targu. Z numerem 30 Krzysztof Nazarovs. W pierwszej formacji w obronie z numerem 5 Martins Oskars Frimanis. Z numerem 43 Christers Freibergs. Z numerem 17 Maris Dilewka. Z numerem 10 Bruno Zabis. Z numerem 71 Bruno Zawiś, z numerem 71 Marks Kalejnikowas, z ósemką w drugiej formacji obronnej Reinier Demeters, z dziewiątką Paulus Rumcewicius, z numerem 11 Edius Binkulis, z numerem 26 Klaws Planic, z numerem 41 Maris Miezis, w trzeciej formacji zespołu z Liepai. Z numerem 4 Mikelis Pavelson, z numerem 77 Vyacheslav Minejvs, z numerem 19 Valers Freis, z 18 Ilya Żukow, z 16 Endis Butans i w czwartej formacji z numerem 24 Martins Kevlis, z numerem 91 Christes Aldonieris, z numerem 26 Karolis Krasylnikowas, z numerem 44 Chris Mix Rungovis Kis i z 19 Denis Wilmans. Ten zawodnik ma 17 lat, a więc tutaj nadzieja klubu z Liepai. No i trenerem drużyny gości jest Maxim Bogdanovs, a drużyna gospodarzy wystąpi w składzie z numerem 46 Patryk Speszny, z jedynką jego zmiennikiem Sława Nowicki, w pierwszej formacji obronnej z numerem 81 Kozłow Dimitri, z numerem 71 Syrieszkin Michał, z 19 Kalinowski Michał, z numerem 73 Fraszko Bartosz, z numerem 58 Sokołow Władysław. W drugiej formacji z numerem 25 Smirnow Artiom, z numerem 16 Skulmowski Bartosz, z numerem 13 Woleszkin Aleksandr, z 90 Igor Fiofanow, z 91 numerem Gleb Bondaru. W trzeciej formacji w obronie z 11 Jaworski Adrian i z numerem 74 Pugaczow Dimitri, w ataku z 18 Bogusz Daniu, z 88 numerem Setredinow Artiom i z 29 numerem Dołęga Jarosław, i w czwartej formacji drużyny z Torunia z numerem 4 Mateusz Zieliński, z 10 Igor Szkodenko, z numerem 15 Daniel Minge, z numerem 86 Jakub Jaworski, z numerem 21 Dominik Olszewski. Już zawodnicy poklepali się po swoich ochraniaczach goleni, więc zwiastuje to tylko, że pierwszy raz krążek w tym sezonie powędrował na tafle toruńskiego lodowiska. Już mocne podanie, ale nie przechwycił tego zagrania Sokołow. Kolejna próba Torunia i znów Sokołow dobrze tam znalazł się między obrońcami, ale nie był w stanie opanować krążka. Drużyna z Liepai na rozgrzewce wyglądała na taką drużynę dobrze zorganizowaną, ale przede wszystkim opartą na indywidualnościach. Zawodnicy często bawili się krążkiem, wykonywali różne triki. Tutaj próbowali nawzajem zaskakiwać się swoimi umiejętnościami. Teraz doskonałe podanie pod linię niebieską, ale z numerem 17 Maris Diverka nie opanował krążka. Już Torunianie odpowiadają. Druga formacja złożona w całości z napastników za wschodniej granicy. Dobry atak ciałem, odzyskany krążek, Bartosz Skulmowski za bramkę. Ale Torunianie stracili krążek, jednak szybko odzyskali. Przed bramką Fiofanów już czekał na zagranie od partnera, ale ostatecznie dobrze ustawieni defensorzy. Teraz ładne wyjście i już była okazja, ale dobrze zachował się Bartosz Skulmowski po raz kolejny na linii niebieskiej. Teraz Smirnow, wrzutka pod bramkę. Ten strzał stracił siłę, stracił impet, zablokowany, już wyprowadzają z tercji gumę gracze drugiej formacji zespołu z Liepai. Ale nadal Torunianie
z numerem 88 Sattredino Fartion, zawodnik, który niedawno pojawił się w Toruniu i jeszcze musi przekonać włodarzy toruńskiego klubu do siebie. Wszystkich zawodników z zagranicy, Rosjan i Białorusinów, których dzisiaj obserwujemy, pięciu jest pewnych angażu w toruńskiej drużynie. Niedawno klub w swoich mediach społecznościowych, na swojej stronie internetowej ogłosił nazwiska tych pięciu graczy. No i za chwilę będziemy mogli się przekonać, jak radzą sobie w osłabieniu, gdyż na ławkę powędrował z numerem 19 Frejs Walters i Torunianie mają okazję do rozegrania przewagi już pod niebieską. Wycofany krążek, to jest trzecia formacja z Pugaczowem i Jaworskim. W defensywie ładnie wjechał pod bramkę Jaworski, ale doskonale Jucers zdążył przesunąć się w kierunku tej strony, z której nadjeżdżał Jaworski i zablokował uderzenie toruńskiego obrońcy, ale nadal Torunianie. Dołęga indywidualnie wjeżdża przed bramkę, szukał dziury między parkanami bramkarza, ale po raz kolejny Jucers zapobiegł utracie bramki. Torunianie teraz sklepią się wzajemnie, gratulując sobie kilku tych dobrze rozegranych akcji. Szkoda z perspektywy Torunian, że nie udało się oddać takiego czystego, soczystego strzału, no ale zamieszanie pod bramką, które wykonała ta formacja z Dołęgą, Sadetrinowem i Boguszem, no dobrze tutaj zwiastuje na kolejne minuty. Teraz czwarta formacja, Zieliński bliżej, tutaj bliższego słupka próbował zmieścić krążek, ale nie trafił w bramkę i już gracze z Liepawy, z tym rosyjskim określeniem, w zasadzie łotewskim określeniem będę się posługiwał dla nazwania klubu dzisiejszych gości. Jaworski poczekał na niego Szkodenko szukał z takim zwrotnym podaniem Jaworskiego. Krążek jednak nie trafił do toruńskiego napastnika, ale teraz Jaworski wspólnie z Dominikiem Olszewskim odzyskali gumę dla gospodarzy. Ładna wrzutka Zielińskiego, ale tym razem krążek gdzieś odbił się przed Jucercem i łotewski bramkarz nie musiał interweniować, ale Torunianie nadal korzystają z tego, że mają jednego zawodnika na lodzie więcej. Olszewski za bramkę. Jest tam Jaworski. Jaworski ładnie przełożył krążek na backhand. Był blisko tego skutecznego podania, ale też trzeba powiedzieć, że doskonale ustawili się obrońcy zespołu z Liepawy i teraz blisko wybicia krążka z numerem 11. Napastnik drugiej formacji Binkulis, ale ostatecznie krążek wpadł do boksu. Mamy przerwę, wznowienie gry w tercji obronnej zespołu gości. Do zakończenia kary jeszcze 17 sekund. No i w drużynie z Torunia pierwsza formacja, która praktycznie w tym składzie, gdyż Bartosz Fraszko pojawił się na lodzie dzień później niż jego koledzy, zgrywa się już od początku przygotowań na lodzie. Zobaczymy, jak będą w stanie operować krążkiem w tej przewadze gracze z Torunia. Kalinowski. Kolejna próba wjechania przed bramkę, w tym razem w wykonaniu Sokołowa, ale znów zablokowany. Teraz Kalinowski szukał Bartosza Fraszko. Fraszko nadal przy krążku w kierunku bramki, ale już wydaje się, że Żabic opanował sytuację, chociaż teraz troszeczkę za lekko zagrał do partnera zespołu, ale poradził sobie z tym zagraniem Freibergs. Teraz ładnie Dilewka wjechał do tercji, ale już tam jest naciskany przez toruńskich obrońców. Zobaczymy, czy uda się Bondarukowi wybić krążek. Dobrze tu Torunianie zrobili. Fraszko indywidualnie szukał z backhandu gdzieś tam miejsca pod pachą, pod odbijaczką Jucersa, ale kolejna udana interwencja doświadczonego goalkeepera, który tutaj z klubem z Liepawy jest związany już od kilkunastu lat, jest wychowankiem tego klubu, ale w międzyczasie zdążył już zwiedzić na przykład Nowy Targ, zdążył zwiedzić Lyon, z którym został mistrzem Francji. Teraz doskonałe, twarde wejście Artioma Smirnowa i co najważniejsze, czyste. Odpowiadają również fizyczną grą zawodnicy z Liepawy z 28 numerem. Środkowy drugiej formacji Planic potraktował ostro Fiofanowa, ale Torunianie teraz próbują wyprowadzić krążek z własnej tercji. Jak na razie się to nie udaje. Dobry pressing graczy z Liepawy i odzyskali, z Liepa i przepraszam, i odzyskali krążek. Tutaj druga formacja,
co ciekawe, z numerem 8 i z numerem 9, a więc z tymi numerami raczej kojarzonymi z napastnikami. Dwóch obrońców w tej drużynie drugiej formacji występuje, no i Torunianie zmuszeni do wystrzelenia krążka na uwolnienie. Będzie pierwsze wznowienie gry w tercji obronnej zespołu z Torunia. Patryk Speszny czyści przed pole, przed swoją bramką, gdzieś tam troszeczkę śniegu przy słupkach, w razie gdyby krążek toczący się po lodzie zmierzał do jego bramki, być może uratuje przed stratą gola, ale nie będzie w tym momencie musiał tutaj liczyć na łódź szczęścia, czy też wykazywać się swoimi umiejętnościami Patryk Speszny, gdyż Torunianie wygrali wznowienie, a chwilę później wybili krążek po bandzie w taki sposób, że sędziowie nie mieli tutaj podstaw do odgwizdania uwolnienia, ale znów krążek w tercji zespołu z Torunia. Jaworski po bandzie, to jest Bogusz, teraz przy krążku Pugaczow. Znalazł ładnie Dołęgę. Dołęga wprowadził krążek prawym skrzydłem, szukał liftowanego zagrania w kierunku nadjeżdżającego Bogusza, ale nie udało się. I teraz znów Torunianie, Sodrtinow, Bogusz osłania krążek, czeka na partnerów, czeka na to, jak rozwinie się sytuacja. Nadal przy krążku Bogusz szukał zagrania do Dołęgi, Dołęga jednak dobrze przyblokowany. Nadal przy krążku gospodarze, Jaworski zamyka tercję, też teraz mógł zostać zaatakowany i został zaatakowany agresywnie przez skrzydłowego drużyny z Liepawy, ale ostatecznie nie wykorzystali tego niedokładnego zagrania gracze drużyny gości i oba zespoły wykonały zmiany zawodników w Toruniu. Czwarta piątka w zespole z Liepawy, także czwarta formacja z tym właśnie Denisem Wilmansem, 17-latkiem, który ściąga uwagę przede wszystkim, jak do tej pory, świetnymi warunkami fizycznymi, ale wiadomo, że zawodnik, który w wieku 17 lat rywalizuje już z seniorami, to naprawdę duża nadzieja hokeja łotewskiego, być może całej przyszłości hokeja łotewskiego. Wiadomo, klub z Liepawy, Liepai oczywiście, to drużyna filialna Dynamo Riga, które występuje w KHL-u. Najlepsi zawodnicy z tej drużyny właśnie mogą do Dynama Riga trafić. Przed chwilą jeszcze mieliśmy dobrą sytuację, okazję. Torunian Jaworski przed bramką znów szukał miejsca na to, żeby zaskoczyć Jussersa, ale tego miejsca nie znalazł. A wznowienie w tercji obronnej zespołu gości okazało się wygrane przez właśnie podopiecznych trenera Bogdanowsa, którzy próbowali swoich sił w akcji ofensywnej, ale również ta akcja ofensywna nie była na tyle skuteczna. Torunianie szybko ją rozbili, a po chwili krążek wystrzelony przez jednego z obrońców opuścił lodowisko. No i wracamy do gry w tercji zespołu z Torunia, Fraszko i Żabis, a więc prawdopodobnie dwie największe gwiazdy swoich zespołów w tym momencie spotykają się na wznowieniu. Lepszy Bartosz Fraszko, który wrócił przed tym sezonem do Torunia. No i pewnie nie tylko w mojej opinii, ale w opinii wielu kibiców ma być zawodnikiem, który w jakimś stopniu przynajmniej zastąpi to trio, które w zeszłym roku czarowało tutaj kibiców na Tortorze swoimi popisami, więc Korczocha, Orechin i Garsin, którzy przenieśli się do Sosnowca. Mieli okazję już grać w dwóch sparingach dla zespołu z Torunia. To pierwszy sparing, a dla drużyny z Liepai drugi sparing. Pierwszy sparing zagrany tydzień temu. Torunianie, Sokołow szukał miejsca między parkanami gracza, między parkanami Jussersa, ale dobrze interweniował bramkarz gości. Ładnie Torunianie po raz kolejny już próbowali takiego dalekiego zagrania na jednego z nadjeżdżających zawodników i po raz drugi Sokołow opanował krążek i szukał możliwości przedarcia się pod bramkę. No ale jak na razie Jussers doskonale interweniuje. Teraz do tercji wjechał Sieroszkin. Takie zagranie chytre o bramkę i ostatecznie zgodnie z jego intencjami trafiło do partnera. Jeszcze strzał z Kulmowskiego i znów będzie kara dla drużyny gości. Tutaj próbowali wzbić krążek z góry, ale trafiony Bartosz Kulmowski
No i teraz Turunen w sześciu. Jeszcze raz Skulmowski strzela, ale zablokowany. Fiofanow na prawo. Znalazł tam partnera. Jeszcze raz Torunianie z numerem 13. Woleaszkin Aleksandr, czyli już ten zakontraktowany zawodnik. Waleczny zawodnik, który do tej pory na treningach przede wszystkim właśnie pokazał, że potrafi pracować dla drużyny, ale teraz stanął przed szansą na pokonanie bramkarza. Zabrakło tutaj jednak spokoju, być może gdyby przyłożył krążek na backhand, znalazłby miejsce do bramki i znów przewaga drużyny z Torunia. I znów zaczynają trzecia piątka. Na lodzie Dołęga, jest Sadretinow, jest Bogusz. Ładna próba wymiany krążka między Sadretinowem a Boguszem. Jeszcze strzał z linii niebieskiej Pugaczowa, ale takie rozwiązanie, dość wysoki strzał. Juchers poradził sobie z tym uderzeniem, pewnie chwycił krążek w łapaczkę. Torunianie nadal pozostają na lodzie z trzecią formacją, natomiast goście dokonali zmiany na lodzie. Druga formacja z Binkulisem, z Planicem, a w obronie trzecia para obrońców, Minajew i Pavelsson. Znany obrazek podczas gry w przewadze. Obrońca ustawiony za bramką szuka partnerów, ale tutaj rozczytane intencje Pugaczowa. Zbliżyli się do siebie napastnicy zespołu z Liepa i nie pozwolili na to, żeby ten krążek znalazł swojego adresata. I znów Torunianie muszą próbować zawiązać akcję. Zieliński, Olszewski ładnie przemknął obok obrońcy. Olszewski nadal przy krążku, osłania się, zaatakowany najpierw przez jednego, później przez drugiego zawodnika z Liepaj, ale teraz Torunianie ładnie zatrzymali krążek, a właściwie to Zieliński dobrze ustawiony na linii niebieskiej. Ładna próba Mingego, wrzutka pod bramkę, tam ustawiony, tylko czekał na to, żeby nadstawić kija Dominik Olszewski. No ale znów Futures nie dał się zaskoczyć. Kiedy jest tak mało miejsca przed bramką, to trzeba prawdopodobnie znaleźć jakąś dziurę w tym momencie, kiedy bramkarz będzie się przesuwał bądź między nogami, bądź jeżeli podniesie troszeczkę wyżej swoje ramię, gdzieś krążek wpadnie wtedy pod jego rękawicami. No ale tak doświadczony bramkarz jak Futures do tej pory nie wykonywał niepotrzebnych ruchów. No i Torunianom nie udało się zmieścić krążka w bramce zespołu z Liepaji. Już pierwsza formacja, Torunianie wymieniają krążek ładnie. Kalinowski do Bartosza Fraszki. Fraszko szukał na środku Sokołowa. Gdyby ta akcja zakończyła się co najmniej strzałem, można powiedzieć, że to bardzo dobra akcja. Ładne rozegranie krążka przez Torunian, ale trzeba też jednak docenić interwencję defensora, który nie dał się tutaj zaskoczyć tym podaniem Bartosza Fraszko. Ładnie zatrzymał krążek, zapobiegł utracie bramki być może przez swój zespół i znów przed szansą Torunianie. Teraz Sokołow po raz kolejny doskonale obsłużony przez Bartosza Fraszko, no ale złamał kij. Przy okazji był także faulowany przez Dilewkę, który już powędrował na ławkę kar za uderzanie. Więc znów przed szansą Torunianie. No jak na razie zespół Stalowych Pierników nadaje tempo grze. Tutaj rytm, w którym toczy się to spotkanie, oczywiście jest w pewnym stopniu wymierzany przez te kary, ale także przez tempo gry Torunian, którzy jak na razie prezentują się naprawdę solidnie, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. Z tego co wiem, to Torunianie trenują dwa razy dziennie na lodzie i raz także na sucho. Skulmowski teraz przed szansą, ale znów gdzieś to uderzenie zablokowane, ugrzęzło w gąszczu nóg i na razie nie udaje się tych przewag zamienić na gole. Być może teraz Fiofanow do Bondaruka, Bondaruk do Skulmowskiego. Skulmowski spróbował uderzenia bez przyjęcia krążka, ale znów jego uderzenie zablokowane. Woleszkin pod niebieską, jeszcze raz Woleszkin zagrywa do
Bondaruka i wystrzelenie krążka. Znów nie udało się rozegrać skutecznie tutaj gumy. Teraz Smirnow poczekał na partnerów. Sodrtinow jednak stracił krążek. I goście po raz kolejny oddalają zagrożenie od własnej bramki. Krążek wystrzelony po bandzie. Musiał interweniować Patryk Speszny. I mimo tego, że drużyna z Liepaji gra w osłabieniu, no to jeden z zawodników zdecydował się na agresywny pressing. Tam twardo najpierw potraktował jednego zawodnika, teraz twardo potraktował drugiego zawodnika, ale już tutaj przekroczył przepisy. Sędzia postanowił ukarać grającego z numerem 26 Krasylnikowasa za rzucenie na bandę. Jeszcze teraz cierpi po tym zagraniu toruński napastnik. Przepraszam, to zawodnik z numerem 28, a więc Klaws Planic, ukarany teraz karą meczu za rzucenie na bandę, odsyłany do szatni przez sędziów. No i Klaws Planic udał się już do szatni, więc teraz nie tylko 44 sekundy gry w podwójnej przewadze przed Torunionami, ale później jeszcze 4 minuty i 16 sekund gry w pojedynczej przewadze do zakończenia tercji, 7 minut i 38 sekund, a więc praktycznie cała ta tercja upłynie pod znakiem gry w przewadze. Jeszcze coś próbował u sędziów ugrać Bruno Zabis, ale no nic już tutaj nie udało mu się zmienić i kara 5 minut na Planica ostatecznie teraz właśnie będzie egzekwowana. Za niego na ławkę kar poszedł Denis Wilmans, który tutaj będzie u boku Marisa Wilewki odpoczywał przez najbliższe kilkadziesiąt sekund, a później, gdy pojawi się na lodzie Dilewka jeszcze przez ponad 4 minuty będzie czekał na to, co stanie się na lodzie, jak Torunianie rozegrają przewagę, gdyż nawet jeżeli drużyna z Torunia strzeli bramkę, no to nie będzie on mógł pojawić się na lodzie. Teraz ustawiony zamek, ładna wymiana krążka między obrońcami. Teraz widzimy tutaj czterech napastników i jednego obrońcę. Fraszko zagrywa na drugą stronę Kozłow, ale nie uderzył wystarczająco precyzyjnie, żeby krążek wpadł do bramki. Widzimy, że Torunianie rozgrywają tę przewagę takim ustawieniem, tak zwaną kopertą, a więc szukają miejsca dla obrońców na oddanie strzału z pierwszego krążka. Dlatego właśnie ustawieni tak zwaną przez rękę zawodnicy w defensywie, ale nie byli w stanie dostarczyć im krążka w taki sposób, żeby mogli oddać strzał. Chociaż Kalinowski ładnie znalazł się na środku, próbował gdzieś tam wepchnąć krążek do bramki Juczersa, ale ten znów nie pozwolił się pokonać. Teraz druga formacja na lodzie, Smirnow. Smirnow decyduje się na indywidualny wjazd, jednak zagrał na prawą stronę do Skulmowskiego. Skulmowski czeka na partnerów już przy krążku Bondaruk. Teraz Woliaszkin, teraz Smirnow. Widzimy tu próbę tego zagrania właśnie do krążek. Ostatecznie dotarł do Fiofanowa, ten strzelił bez zastanowienia, szukał gdzieś miejsca nad odbijaczką bramkarza z Liepaji, ale ten popisał się doskonałym refleksem i odbił krążek. Kolejne wznowienie gry w tercji obronnej zespołu gości, po raz kolejny przy krążku Smirnow. Smirnow znalazł Bondaruka. Bondaruk zamarkował uderzenie, dograł do Fiofanowa. Fiofanow jeszcze za bramkę do Woleszkina. Nie, przepraszam, teraz właśnie przy krążku Bondaruk zagrywa do Woleszkina. Woleszkin na środek do Fiofanowa, ale
w ostatniej chwili gdzieś ten strzał zablokowany, czy też nieczysto trafił w krążek center drugiej formacji. Ostatecznie jednak nie było tutaj żadnego problemu z jego zatrzymaniem. Ładna szarża Smirnowa, który tam szukał, znalazł dla siebie miejsce. Gdyby był w stanie opanować ten krążek, no to znalazłby się w doskonałej sytuacji, ale dobrze też zachowali się defensorzy z Liepaji, a teraz nieporozumienie w szeregach Torunian i guma wystrzelona z tercji obronnej zespołu. Gości znów Torunia nie muszą szukać możliwości wprowadzenia krążka do bramki. Ładnie rozpędza się Bogusz zahamował. Teraz zobaczymy, jak Torunia ustawią się w tej przewadze. Być może będzie tutaj strzał z pierwszego, jednak nie, znów wymiana za bramką. Starcie Jaworskiego. Tornianie przy krążku. Pugaczow zagrywał jeszcze do Bogusza. Teraz Sadrettinow szuka partnerów. Jest Jarosław Dołęga na prawej stronie. Jarosław Dołęga do Pugaczowa. Sadrettinow i strzał z pierwszego Bogusza, ale nieczysto trafił w krążek. Ćmierzył tam w kierunku dalszego słupka. Wydawało się, że Jutchers nie zdąży już odpowiednio zareagować, ale wyręczyli go obrońcy. Bogusz zagrywa do Pugaczowa. Pugaczow oddaje krążek do Bogusza. Bogusz szuka miejsca i ostatecznie zdecydował się odegrać tam pod niebieską do Pugaczowa. Pugaczow strzelał. Jaworski spróbował zmienić kierunek lotu krążka, ale powędrowała guma nad bramką. Jeszcze raz Jaworski przed bramką. Szuka sobie miejsca. Dołęga wycofuje do Sadrettinowa. Sadrettinow jeszcze raz Dołęga. Ładnie krążek tutaj pracuje między zawodnikami. Bogusz dużo miejsca. Znów zablokowany. Tym razem dobra interwencja grającego z numerem 5 Freymanisa, ale Torunianie ładnie popracowali. Ta trzecia formacja dobrze spisuje się podczas gry w przewadze. Gdyby tylko udało im się strzelić bramkę, no dwukrotnie Bogusz znalazł się w dobrej sytuacji, no ale krążek po jego uderzeniu nawet nie leciał w światło bramki, no więc trudno w tym przypadku mówić o szansie na zdobycie gola. Jaworski zagrywa na prawą stronę, jest tam Minge w wyścigu takim sprinterskim z jednym z obrońców gospodarzy. Później Torunianie szukali w takim rzutkom, kąśliwym zagraniem, chcieli zaskoczyć Jutchersa, no i nie byli wcale aż tak daleko od tego, żeby zakończyć tę akcję powodzeniem. Ładnie Jaworski z Olszewskim próbowali takiej wymiany krążka. Olszewski chciał wepchnąć się przed bramkę, oddać strzał z pierwszego, ale znów dobrze ustawieni defensorzy. No i koniec tej pięciominutowej kary, którą Wilmans odsiadywał za Żabica. No i Torunianie, mimo tego, że w tej tercji grali już 11 minut w przewadze, nadal remisują z drużyną z Liepaji 0-0. Choć tak jak powiedziałem, w ostatnim czasie Torunianie mają przewagę, ale wynika ona w dużej mierze z tych kar. Zobaczymy jednak, czy 5-5. Kalinowski nie znajdzie drogi do bramki, blisko. Znów trzecia sytuacja tej pierwszej formacji, gdzie zawodnik oddawał strzał z backhandu, no ale znów nie udało się zaskoczyć Jutchersa. Twarde starcie przy bandzie, no i z tej rywalizacji zwycięsko wyszedł Dilewka. I to gracze gości teraz przy krążku. Nadal utrzymuje się zespół z Liepały przy krążku. Teraz dobry odbiór. Bartosz Fraszko. Ale szybciej do krążka dojechał Minajews. Wrzutka. No już Torunianie odzyskali gumę. Krosowe zagranie. Ryzykowne, niebezpieczne. No i Minajews po raz drugi dobrze zatrzymał krążek. Próba strzał, ale uderzenie zablokowane powędrowało nad bramką. No i sędziowie przerwali grę. Tutaj Patryk Kasprzyk wskazuje na środek koła bulikowego, a więc wznowienie będzie za kilkadziesiąt sekund w tercji obronnej zespołu z Torunia. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tutaj jest powodem tego, że gra została zatrzymana. Prawdopodobnie krążek wystrzeliwany z tercji Torunian trafił w zawodników w boksie. No i sędziowie przerwali teraz kąśliwe zagranie. Ładnie ustawiony przed bramką Krasilnikowa, ale
Speszny też udanie interweniował teraz kilka minut, żeby Patryk Speszny mógł się zaprezentować z jak najlepszej strony, ale kontra Torunian. I gdyby tutaj Fiofanow dokładniej zagrał do Bondaruka, to być może znalazłby ten zawodnik drogę do siatki. Krążek po jego uderzeniu znalazłby drogę do siatki. A tak znów kolejna runda rywalizacji o krążek pod bandami, z której zwycięsko wychodzą obrońcy zespołu gości. I jeszcze jedna próba ofensywna graczy z Liepaj, ale zatrzymana przez Smirnowa. Do zakończenia tercji 20 sekund, ale teraz Sodretinow wprowadził krążek do tercji, ładnie dryblował. I w ostatniej chwili gdzieś ten krążek ześliznął się z łopatki kija Sodretinowa. Ale naprawdę tutaj z ogromną wiarą w swoje umiejętności wcisnął się przed obrońców. No i szukał możliwości oddania strzału, ale w tej tercji już bramek nie zobaczymy. Pierwsze 20 minut w tym sezonie, w meczu sparingowym oczywiście, za nami. Jak na razie Torunianie mają przewagę, ale to dlatego, że gracze gości zbyt często łamią przepisy. No i to powoduje, że grają w osłabieniu, ale jak na razie Torunianie nie potrafili tej liczebnej przewagi wykorzystać. Czy tutaj będzie miało wpływ to, że jesteśmy w okresie przygotowawczym, czy obu drużynom starczy sił do zakończenia, do rozegrania pełnych trzech tercji na najwyższym tempie, czy też zabraknie tutaj tej energii i w przyszłości będziemy w kolejnych tercjach będziemy obserwować troszeczkę wolniejsze tempo. Przekonamy się po upływie 15 minut. Do usłyszenia.
I wracamy na toruński tortor. Rozpoczynamy drugą odsłonę dzisiejszego sparingu pomiędzy klubem hokejowym Energa Toruń i klubem hokejowym Liepaja. Torunianie wygrali wznowienie, już pierwsza akcja rozegrana. Oba zespoły oczywiście w pełnych zestawieniach, więc gramy 5 na 5 i zobaczymy, jakie tutaj zmiany w grze swoim zawodnikom zaproponował trener Bogdanów, no bo na pewno nie mógł być zadowolony z ofensywy, szczególnie swojej drużyny. Defensywa, której udało się obronić te 11 minut gry w osłabieniu, no spisała się w zasadzie bez zarzutu, chociaż Torunianie mieli swoje sytuacje, ale nie wynikały one, o dziwo, w meczach sparingowych zazwyczaj tak nie jest, z prostych błędów przeciwników. Znów Torunianie przy krążku, wrzutka w kierunku bramki, ale nie celne zagranie. Torunian jeszcze próbowali dobitki, ale już Żabis spokojnie wycofał krążek i teraz Freimanis poczekał na partnerów. Mocne zagranie pod linię niebieską do Dilewki. Teraz Torunianie o bandę. Tam ładnie zamknął tercję jeden z graczy z Liepai. Wybicie krążka przez Torunian. Znów taka próba zagrania pod linię niebieską, gdzieś tam do rozpędzonego tym razem Gleba Bondaruka, ale dobrze po raz kolejny interweniowali defensorzy. Fiofanow wprowadził krążek prawą stroną, szukał Bondaruka, teraz Smirnow na niebieskiej. Woleszkin, przepraszam. I Torunianie, Smirnow. Tutaj widzimy zmiany w formacjach, nie jednak. Druga piątka, tak jak wpisane jest do protokołu, tak również występuje teraz na lodzie. Gracze z Liepai wymieniają krążek, ale znów nie byli w stanie tak podaniami precyzyjnie, dokładnie wyjść z własnej tercji, ale teraz dobry pressing trzeciej formacji. Butans przed bramką ustawiony. Żukows, ale nie dostał, nie mógł tego krążka przyjąć. Torunia nie przecięli jego lot. Speszny za bramką. Jaworski, odzyskany krążek przez graczy z Liepai w kierunku bramki. Dobra praca przed bramkarzem Butansa. Jeszcze przy krążku Butans. Ale teraz kontra przed szansą Torunianie. Sadrettinow. Strzał i pierwsza bramka dla zespołu z Torunia. Jarosław Dołęga, no, lider tutaj toruńskiej drużyny, popularny żółwik. Takich sytuacji nie zwykł marnować, tylko przyjął krążek, przełożył go sobie na mocniejszą forehandową stronę i umieścił tuż nad lewym parkanem Marisa Jucersa. Goalkeeper zespołu z Liepawy bez szans na udaną interwencję. Bardzo precyzyjny, bardzo szybki strzał kapitana zespołu z Torunia i na tablicy świetnej 1-0 dla gospodarzy dzisiejszego spotkania, ale wracamy już do gry. Teraz czwarte formacje w obu zespołach na lodzie. Zieliński po bandzie, okrążek powalcz Olszewski, ale tutaj nie był w stanie przechwycić zagrania Kevlisaj. Sędziowie postanowili nie odgwizdywać uwolnienia. Olszewski po bandzie, jeszcze raz Torunianie, teraz Mingę. Dobrze przeczytane tutaj intencje Doniela Mingę przez graczy z Liepawy. Pomknął tam w indywidualnej szarży Rungowskis. No i odzyskali krążek goście, ale Torunianie wyprowadzają go dynamicznie prawą stroną. Mingę ładnie szukał Jaworskiego, zabrakło jednak precyzji. Odpowiadają goście. Ofensywne wejście obrońcy Freimansa. Szukał takiego zwrotnego zagrania na pierwszy słupek, ale tam nikt z jego partnerów nie najeżdżał, żeby zaatakować krążek i zwepchnąć go do bramki. Kalinowski wyskoczył z boksu i zaskoczył Freimansa. Teraz Juchers niedokładnie. Już rozpędza się
Kalejnikow, szuka partnerów. Teraz strzał spod niebieskiej Rumsewiciusa. Fraszku przechwycone, jego podanie przez Żabisa. Żabis pełnego zamachu. Mocno z klepki, ale dobrze Patryk Speszny wyjechał. Gdzieś tutaj na linię pola bramkowego. Swoim ciałem zakrył jak największą powierzchnię bramki. No i to uderzenie Żabisa nie zaskoczyło toruńskiego golkipera. Poradził sobie z nim po chwili. Zamroził krążek i sędziowie odgwizdali przerwę w grze. Gra już jest wznowiona. Smirnow po bandzie. Tutaj jest Bondaruk, ale po raz kolejny już w tym meczu krążek wpada do boksu. Tym razem po stronie zespołu z Torunia. I wznowienie gry będzie w tercji neutralnej, czyli z tej samej tercji, z której krążek został wybity. I znów Smirnow, zagranie, jednak nie tutaj zabrakło troszeczkę Smirnowowi koncentracji, ale naprawił swój błąd. Teraz Fiofanow i jeszcze raz Fiofanow. Teraz ładnie Bondaruk ruszył prawą stroną, szybszy od defensorów drużyny gości. Fiofanow dobrze zaasekurował Smirnowa. Zagrywa teraz na drugą stronę do Skulmowskiego. Skulmowski z pierwszego do Bondaruka. Bondaruk do Fiofanowa. Fiofanow wprowadził krążek do tercji. Teraz Bondaruk. Bondaruk czeka na Fiofanowa. Fiofanow znalazł się gdzieś tam przed bramką, ale obrońca zdołał wsadzić kij i uniemożliwił rosyjskiemu napastnikowi oddanie strzału. Wolnierznik Turnianie, jeszcze Fiofanow, jeszcze Bondaruk i znów krążek gdzieś tam adresowany do Wolżankina, ale i tym razem nie był w stanie ten gracz trafić w gumę w taki sposób, żeby umieścić ją w bramce, ale kolejna dobra akcja tej drugiej formacji. Naprawdę, jeżeli tutaj nabiorą troszeczkę zrozumienia, to mogą bardzo ciekawie prezentować się w trakcie rozgrywek polskiej hokej ligi. Teraz Jaworski pod niebieską, mocna wrzutka w kierunku bramki, ale Jucher zdołał podstawić kija. Krążek opuścił lodowisko, trafił w siatkę za bramką zespołu z Liepaj i za chwilę wznowienie gry nastąpi w tercji obronnej drużyny gości. Torunianie na lodzie, czwarta piątka, gracze gości. Tutaj trener Bogdanow zdesygnował swoją pierwszą formację. Nie, przepraszam, to jest trzecia linia drużyny z Liepaj, a więc Frej, Zukows i Butans próbują tutaj odebrać krążek toruńskim napastnikom. Ale nie udaje się to. Jaworski ma dużo miejsca. Wrzutka przed bramkę. Zablokowane uderzenie. Teraz Pugaczow. Bogusz. Sodrytinow. Dołęga. Twarda walka o ten krążek. Kto wyjdzie z górą z tego starcia? Sodrytinow. Jeszcze raz Sodrytinow. Ładnie stworzył sobie przestrzeń do oddania strzału. Ale widać też, że kosztowało go to dużo sił. Od razu po tej akcji zjechał do boksu. Kontra gości, indywidualna akcja z numerem 19 Frejsa, jeszcze raz próba zagrania przed bramkę, ale dobrze ustawieni Torunianie. Teraz Bogusz wprowadza krążek. Bogusz nadal utrzymuje się przy gumie. Teraz wydaje się, że Bogusz krążek straci, a na dodatek próbując go odzyskać sfaulował Paweł Sonsa. No i pierwsza kara dla graczy z Torunia. Na ławkę kar Daniel Bogusz właśnie w tym momencie powędrował, już zajął miejsce i teraz będzie przyglądał się z boksu, ale boksu kar, temu jak poradzą sobie jego partnerzy z zespołu, czy też jak przewagę rozegrają gracze z Liepaj. Już na lodzie zameldowali się Diverka, Żabis, czyli ci najbardziej doświadczeni gracze. Jest też Krasilnikow, jest Kalejnikowa, strzela Żabis, ale interwencja Spesznego doskonała, ale przy krążku utrzymują się gracze gości. Jeszcze raz Żabis, teraz wycofuje pod niebieską do
Freymansa, chwilę później Dilewka dobija krążek, który odbił przed chwilą Patryk Speszny, no i mamy już 1-1 i zaledwie kilkadziesiąt sekund zajęło wykorzystanie tej przewagi graczom gości. Trzeba powiedzieć, że ładnie i szybko przede wszystkim rozgrywali krążek. Pierwsze uderzenie obronione przez Patryka Spesznego, później dwa podania między zawodnikami w zielono-czerwono-białych koszulkach. No i wyrównująca bramka stała się faktem. Marii Zdilewka wpisał się na listę strzelców. No i wyrównało się spotkanie w tej terfi. Bratusz Fraszko ładnie przeczytał intencje Runsewiciusa. I teraz Torunianie odzyskali krążek za bramką. Sokołow znalazł Bartosza Fraszkę. Fraszko strzelał, ale nie czysto. I w ostatniej chwili Jucher zdołał podnieść swoje ramię i zablokował to uderzenie, które leciało gdzieś tam pod poprzeczkę. No ale nie było na tyle mocne, żeby zaskoczyć Juchersa. Teraz Sokołow niedokładnie. Kalejnikowa z wycofanie krążka. Nie, przepraszam, to był Binkulis. Teraz Demeters wrzuca krążek do tercji. Starcie przy bandzie. Odzyskują krążek gracze z Liepaj, ale w ostatniej chwili zabrakło Walisowi Frejsowi troszeczkę precyzji. Torunianie twarde starcie. Zwija się tam pod bandą Wolżanki, no ale nie było przekroczenia przepisów zdaniem sędziego. Skulmowski pod niebieską opanował krążek, choć nie było to łatwe. Zagrywa z backhandu za bramkę. Tam dwóch Torunian walczy z dwójką graczy z Liepawy. Ładnie tutaj Wolasz szukał zagrania w kierunku dalszego słupka do Bondaruka, ale później Bondaruk dostrzegł wjeżdżającego do tercji Smirnowa. Ładnie Smirnow wjechał między koła Bulikowa, ale strzelił prosto w klatkę piersiową bramkarza i dobra sytuacja przed tym defensorem z numerem 25, ale po raz kolejny Maris Jucers nie dał się zaskoczyć. Kolejna zmiana formacji, już Sodretinow staje do Bulika w starciu z Rungowskisem, a więc trzecia piątka w zespole z Torunia i czwarta formacja drużyny z Liepaj. Kolejna odsłona batalii o krążek w rogu gdzieś przy bandzie. Bardzo dużo kosztuje sił taka fizyczna walka. Górą z niej wychodzą Torunianie jeszcze przed bramką do Łęga. Po raz kolejny toruński kapitan był blisko tego, żeby zaskoczyć Juchersa, no ale teraz zneutralizowali jego poczynania obrońcy tego trzeciego największego na Łotwie miasta, jakim jest Liepaja. Co ciekawe, wczoraj obchodziliśmy święto Wojska Polskiego, rocznica cudu nad Wisłą. Jak wiemy, wojnę o granicę wschodnią kończył pokój podpisany w Rydze, tak zwany traktat ryski w marcu 1921 roku, a zanim do tego traktatu doszło, pół roku wcześniej właśnie w Liepaji podpisywano wstępne rokowania dotyczące tego, jak będą kształtowały się tutaj tereny wschodnich kresów Rzeczpospolitej. Jako ciekawostka historyczna warto tutaj wspomnieć o tym. A teraz Żabis, ale dobra interwencja Mateusza Zielińskiego, który tutaj ofiarnie położył się na lodzie i zablokował swoim ciałem uderzenie Żabisa. Teraz Torunianie. Ładna próba. Szukał gdzieś w kierunku tej bliższego słupka swojej okazji z dziesiątką. To był Igor Szkodenko, czyli defensor występujący tutaj w czwartej formacji w dniu dzisiejszym. Ale dobrze zachowali się defensorzy. Szkodenko nie miał na tyle swobody, żeby oddać strzał precyzyjny, który zaskoczyłby golkipera zespołu z Liepawy. Teraz przez chwilę oglądamy bardziej agresywne próby odebrania krążka Torunianom przez graczy
gości, no i to się udało, ale również Torunianie agresywnie pracują nad tym, żeby odebrać i skutecznie uniemożliwić rywalom rozegranie krążka. No i widzieliśmy, że ten pressing okazał się skuteczny, a po chwili Kalinowski takim ładnym zagraniem chciał uruchomić Sokołowa i tylko przekroczenie przepisów pozwoliło zatrzymać właśnie Sokołowa, który wjeżdżał do tercji dynamicznie i mógłby oddać groźny strzał na bramkę Juczersa. Jeszcze Torunianie teraz już w przejściu, gdyż Patryk Speszny opuścił swoją świątynię, zjechał do boksu. Pojawił się za niego Wolżankin, no ale Torunianie nie wykorzystali tych kilkunastu sekund, grając w szóstkę przeciwko pięciu obrońcom. Ale teraz troszeczkę więcej miejsca na lodzie, gdyż na ławkę kar powędrował już z numerem 41 Maris Miezins. Za zahaczanie powędrował na ławkę kar. No i Torunianie przed szansą. Teraz tę grę w przewadze rozpoczyna druga formacja z Fiofanowem na środku, Wolżankinem i Bondarukiem na skrzydłach, a także Kulmowskim i Smirnowym w ataku, a drużyna gości wystawiła w tym momencie trzecią parę obrońców, więc Minajew i Pavelsons. A w ataku z szesnastką Butans i uzupełniający tę czwórkę Frejs. Torunianie na razie nie są w stanie rozmontować szyków obronnych drużyny gości, więc prawdopodobnie teraz jeszcze poczekają na to, żeby można było dokonać zmian. Wymiana krążka za bramką, ładnie pokazał się na pozycji Bondaruk. Bondaruk wjechał do tercji dynamicznie, szybko środkiem. Zagrał do tyłu do Skulmowskiego, Skulmowski do Smirnowa, ale uderzenie Smirnowa delikatnie w zasadzie musnął krążek, no i nie mogło to sprawić żadnych problemów graczom z Liepawy. Teraz przed szansą Daniel Bogusz na backhand, ale już nie było miejsca, żeby precyzyjnie umieścił ten krążek gdzieś pod poprzeczką bramki strzeżonej przez Juczersa, ale nadal przy krążku Torunianie. Do Łęga Bondaruk wycofanie pod niebieską do Pugaczowa, ale w ostatniej chwili któryś z napastników drużyny z Liepawy, zdołał trafić w krążek, ten opuścił tercję zespołu gości i po raz kolejny Torunianie muszą pracować nad ustawieniem tego klasycznego zamka. Dobrze radzi sobie z tym Sodrettinow, który przed chwilą zagrał do Doęgi. Jeszcze wrzutka przed bramkę, jest tam Jaworski, teraz szansa przed Boguszem, krążek w słupek trafił, za chwilę Sodrettinow miał możliwość jeszcze zaskoczenia Juczersa, ale i tym razem nie udało się zaskoczyć doświadczonego łotewskiego bramkarza. Ale dobrze ta trzecia formacja radzi sobie podczas gry w przewadze. Sodrettinow, Bogusz bardzo aktywnie teraz przed szansą. Żabis, ale przeniósł krążek nad poprzeczką. Ładnie poczekał na to, jak rozwinie się sytuacja. Teraz znów Żabis znalazł z numerem 43 Freibergsa, więc obrońcę pierwszej formacji. I dalej pierwsza formacja graczy z Liepai, ale teraz Torunianie odpowiadają do Łęga. Sodrettinow, uderzenie niecelne po lodzie w kierunku dalszego słupka, minęło ten właśnie dalszy słupek, ale to nie chęciło Torunian, którzy dalej atakują. Teraz Jaworski naciska z numerem 5 Freimansa, popełnił błąd ten zawodnik z Rygi, 25-latek, ale nie skutkuje to jak na razie groźną sytuacją strzelecką. Teraz Zieliński niedokładnie, wyprowadzają krążek, goście Freimans zagrał do Miezeisa, ale okazało się, że zrobił to na tyle niedokładnie, że sam pierwszy wjechał do tercji, zanim ten krążek, który podał do partnera, trafił do niego, żeby mógł opanować, przełożyć, wprowadzić go do tercji. No, Freimans już wtedy był, no i sędziowie odgwizdali spalonego. Freimans oczywiście był już za linią niebieską, no i dobra okazja, którą mogli sobie wypracować gracze z Liepaj, skończyła się tym, że mieliśmy wznowienie w tercji neutralnej.
Teraz ładny odbiór, Kalinowski zagrywa nogą, jeszcze Sokołow, jeszcze próba Bartosza Fraszki, jeszcze Kalinowski. Teraz troszeczkę tempo gry wzrosło, bardziej ambitnie zawodnicy obu drużyn walczą o ten krążek. Twarde starcia przy bandzie, przed chwilą mocno potraktowany Sokołow, przepraszam. Już Sokołow pozbierał się, próbował rozegrać akcję, odpowiadają goście. Żabis, nie, to oczywiście nie Żabis z osiemnastką, Żukows, podobna sylwetka i podobny numer, ta ósemka z daleka wygląda troszeczkę jak zero, no ale oczywiście to Żukows spróbował zaskoczyć obrońców zespołu z Torunia, próbował tej sztuki dwukrotnie i dwukrotnie mu ona się nie udała. W drugim przypadku jeden z jego partnerów zespołu nie zdążył wyjechać jeszcze z tercji, a więc sędziowie odgwizdali spalon na linii niebieskiej i kolejna próba Torunian. Już Bondaruk wprowadził krążek prawą stroną, wycofuje pod niebieską do Smirnowa. Smirnow w kierunku bramki, był tam dobrze ustawiony Fiofanow, ale ta próba zmiany kierunku lotu krążka okazała się na tyle niedokładna, że krążek po jego trąceniu przez Fiofanowa powędrował wysoko, wysoko nad bramką, trafił w siatkę okalającą toruńskie lodowisko. No i sędziowie nie mieli innego wyjścia niż przeniesienie gry do tercji neutralnej. Znów wznowienie wygrane przez Torunian. Oto dzisiaj dobra, mocna strona drużyny toruńskiej. Na tych wznowieniach zdecydowanie lepiej radzą sobie niż przeciwnicy. Czy to w tercji obronnej, czy w neutralnej, czy w tercji ataku. Ale jak na razie nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Już po żadnym wznowieniu jeszcze Torunianie nie stworzyli sobie takiej groźnej sytuacji do pokonania Juchersa, a ta kontra, szybko rozegranie krążka przez Sobdretnowa i do Łęgę. To właśnie wynikało z dynamiki, ze sprytu tych dwóch graczy, którzy pomknęli szybko na bramkę, do Łęga zdołał strzelić w taki sposób, że Juchers nie był w stanie obronić jego uderzenia. Teraz odpowiedzieli szybkim zagraniem, dwa podania i już wprowadził krążek do tercji. Dilewka, ale jego uderzenie, poradził sobie z jego uderzeniem Patryk Speszny. Odpowiadają Torunianie i znów przechwyt w tercji toruńskiej. Teraz mierzył gdzieś tam nad parkan Spesznego Kalejnikowa, ale duże szczęście po stronie toruńskiej, że nie przycelował odpowiednio ten napastnik pierwszej formacji zespołu z Liepaj, blisko pokonania Spesznego, ale no, toruński bramkarz nawet nie musiał interweniować. Kolejna próba, Żabisz teraz w starciu z Jaworskim, dobrze przepchnięty przez toruńskiego defensora, ale nadal ci dwaj zawodnicy tutaj rywalizują o krążek, wsparty Żabisz przez partnera zespołu i teraz zamieszanie przed bramką, jeszcze dobitka, krążek teraz odsłonięty na przedpolu, dobrze pracują toruńscy obrońcy, nie pozwalając uderzyć na bramkę przeciwnikom. No i ostatecznie wydaje się, że sytuację wyjaśnił Dołęga i Jaworski i teraz Torunianie wyprowadzili krążek. Bogusz strzela, jeszcze Jaworski próbował dobić, ale Juchers zdołał zatrzymać i pierwsze uderzenie Bogusza i dobitkę Jaworskiego, ale szybko gra przeniesiona do terc toruńskiej. Dobry powrót Bogusza, dobry powrót również Jaworskiego. No i udało się tej dwójce zapobiec niebezpiecznej sytuacji pod bramką Spesznego. Teraz długie zagranie Zielińskiego, tam Olszewski czekał na przechwyt krążka, ale sędziowie sygnalizują spalonego na linii niebieskiej, ale chyba ostatecznie będzie odgwizdane uwolnienie, gdyż krążek został zagrany z tercji obronnej zespołu z Torunia. Tam jeszcze było ostre starcie za bramką Olszewskiego i jednego z obrońców zespołu łotewskiego, ale przeprosili się obaj zawodnicy. To wynikało z ferworu walki, a nie z jakichś brudnych, nieczystych zagrań czy intencji tego, żeby skrzywdzić przeciwnika, a więc nie doszło do żadnego twardszego spięcia między zawodnikami. Wracamy jednak do gry, gdyż tutaj widzimy Bartosza Fraszko na środku
tej czwartej formacji z Danielem Mingę i z Jakubem, przepraszam, z Dominikiem Olszewskim. Rozpoczęła się ostatnia minuta gry tej tercji. Bardzo tutaj szybko, przynajmniej z mojej perspektywy, minęły te 20 minut drugiej tercji. Z jednej i z drugiej strony widzimy dużo walki, próby agresywnych akcji, próby szybkiego rozegrania krążka. To może podobać się kibicom jak najbardziej. Raczej nie ma tutaj takiego zachowawczego grania. Jeżeli jest możliwość zaskoczenia przeciwnika, no to obie drużyny starają się to zrobić jak najszybciej i być może przed chwilą szansa zaskoczenia przeciwnika byłaby przed Michałem Kalinowskim, gdyby jednak wcześniej Bartosz Fraszko nie spalił na linii niebieskiej, a więc sędziowie musieli przerwać grę i za chwilę kolejne wznowienie, tym razem tercji neutralnej. Zobaczymy, jak poradzi sobie Bartosz Fraszko w starciu z Żabisem. Kolejne wygrane wznowienie przez Torunian, ale dobrze zneutralizowali ofensywne poczynania gospodarzy gracze z Liepaj. 15 sekund do zakończenia tej tercji. Krążek w tercji zespołu z Torunia. Mocne, długie zagranie pod niebieską w kierunku Wolżankina, ale ten rosyjski skrzydłowy, który przez jeden sezon występował w barwach Awangarda Omsk w KHL, nie opanował zagrania swojego partnera Kozłowa z obrony. No i znów wznowienie gry, tym razem w tercji obronnej zespołu gospodarzy, ale ponownie Fraszko lepszy od Żabisa. No i wystrzelenie krążka, już otwierają się boksy obu zespołów, już zawodnicy rozpoczęli marsz w kierunku szatni, a więc dodatkowo syrena, która rozbrzmiała przed chwilą na toruńskim lodowisku, potwierdziła to, że za nami druga tercja, kolejne 15 minut przerwy i być może decydująca odsłona dzisiejszego starcia. Dzisiejszy sparing jak na razie bardzo ciekawy, z wieloma ofensywnymi akcjami, no ale troszeczkę tej dokładności jeszcze brakuje, ale wiadomo, to jest sparing, obie drużyny pracują nad zgraniem, także być może trenerzy zaproponują jakieś nowe rozwiązania taktyczne przemieszających składach. Czy tak będzie, przekonamy się po 15-minutowej przerwie, na którą zapraszamy. No i oczywiście zapraszamy na kolejną odsłonę dzisiejszego meczu po 15 minutach. Do usłyszenia.
meldujemy się po raz kolejny z toruńskiego Tortoru. Już bramkarze przygotowali swoje przedpola, tafle przed swoją bramką, tak żeby nie ślizgać się za bardzo, ale właśnie tak odpowiednio przemieszczać się między słupkami swojej bramki. Zarówno Jutters, jak i Speszny też dali sygnał sędziom, że są gotowi do obrony kolejnych strzałów przeciwników, ale jeszcze sędziowie dopatrzyli się tam gdzieś w okolicach właśnie bramek obu zespołów zbyt dużej ilości wody, co uniemożliwia dobre rozgrywanie, precyzyjne rozgrywanie krążka. No i chwilę jeszcze będziemy musieli poczekać na rozpoczęcie tej trzeciej odsłony dzisiejszego pojedynku. Na pewno z graczy, których dzisiaj oglądamy, no to Maris Jutters jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem, ale ogólnie Liepaja to klub bardzo ważny dla łotewskiego hokeja. Przede wszystkim z tego względu, że występowali w nim liczni reprezentanci kraju, ale stanowią właśnie o sile tego klubu gracze urodzeni na Łotwie, Łotysze. Edgar Smasalskis na przykład występował w barwach tego klubu, Georgi Pudżaks w latach 2000-2003, czy Christianis Redlichs, a więc zawodnicy, którzy w Mistrzostwach Świata Elity kilkukrotnie sprawiali problemy tuzom światowego hokeja, ale też Juri Czuch przez sezon występował w drużynie z Liepai, a więc toruński trener urodzony w Charkowie, ale reprezentujący hokej białoruski. No i jeszcze jako ciekawostkę można też powiedzieć, że w barwach jeszcze tego metalurga Liepawa występował znany w Toruniu Wadim Romanowski. Teraz przed szansą Kalinowski, jeszcze dobitka Bartosza Fraszko, ale dobra interwencja Jutchersa. Znów na wysokości zadania stanął ten doświadczony golkiper, zawodnik, który tutaj z niejednego hokejowego pieca chleb jadł, grał przecież w KHL, grał też w reprezentacji. Jeszcze raz Kalinowski, ale znów Jutchers zdołał wystawić łapaczkę. I najpierw zatrzymał strzał Sokołowa, a później bardzo szybko przesunął się do lewego słupka swojej bramki i nie pozwolił, żeby Michał Kalinowski dobił ten krążek leżący przed bramką właśnie leżący przed bramką Jutchersa. Już odpowiedź graczy z Liepai. Rzutka po bandzie w głąb tercji. Tam walczy o krążek jeden z graczy jeszcze przed szansą obrońca, który podłączył się do akcji. Teraz znów odpowiedź, tym razem również w drużynie toruńskiej podłączył się obrońca. Był to Smirnow, zagrał na lewo, ale już podanie Fiofanowa w głąb tercji okazało się nieskuteczne. Dobra interwencja Spesznego. Jeszcze raz Speszny, ale teraz Torunianie na chwilę stracili koncentrację. Smirnow zbyt wiele miejsca zostawił napastnikowi zespołu z Liepai. Dobrze ustawiony z osiemnastką Żukow, ale równie dobrze Patryk Speszny ustawiony w swojej bramce nie pozwolił się pokonać temu zawodnikowi. Wznowienie gry w tercji obronnej drużyny z Torunia. Co ciekawe, no, drużyna z Liepawy, tak jak mówiłem, z Liepai, przepraszam, to jest zespół filialny, znaczy w zasadzie połączony, czy współpracujący z Dynamo Riga, a więc z tym klubem, który reprezentuje łotewski hokej w lidze KHL. Teraz przed szansą gościa, ale udana interwencja Spesznego, a odpowiedź Torunian zatrzymany już w tercji neutralnej. No i właśnie średnia wieku drużyny z Liepai to zaledwie 22 lata, niewiele ponad 22 lata. No i biorąc pod uwagę to, że Maris Jutchers ma już 32 lata, no to gracze z pola, jak to się mówi, bardzo młodzi zawodnicy. W większości
to 22-23 latkowie. Żabis, który tutaj ma już ponad 500 meczów rozegranych w barwach tego klubu, to dopiero 28-latek, a zadebiutował w pierwszej drużynie z zespołu z Liepaji w 2006 roku, więc jako bardzo młody zawodnik teraz starcie pod toruńską bramką, ale Speszny ponownie dobrze interweniował, no i gracze gości podkręcili tempo częściej, teraz oddają strzały w kierunku bramki strzeżonej przez Patryka Spesznego. Jak na razie dobrze broni toruński bramkarz, ale musi tutaj liczyć na większe wsparcie swojej defensywy. Chociaż w pierwszej tercji Speszny w zasadzie nie miał nic do roboty, więc może tutaj nie będzie aż tak zmęczony i wytrzyma w takiej koncentracji, w takiej dyspozycji do końca spotkania, czego na pewno chcieliby kibice z Torunia. Wprowadzenie krążka do tercji przez Kozłowa, ale jego zagranie trafiło w płoze, w piętę jednego z Torunian. Teraz Kalinowski, wycofanie, ale Syrojeszkin nie trafił w bramkę. Jeszcze raz Kalinowski, Sokołow pod niebieską, tu jest Kozłow. Jeszcze raz Sokołow. Sokołow po raz kolejny zaatakowany, po raz kolejny przewrócony ten rosyjski napastnik. Fraszko szuka partnerów, osłania krążek. Już długo przy krążku Bartosz Fraszko popatrzył tam w kierunku dobrze ustawionego Sokołowa, ale nie był w stanie zagrać z backhandu do tego gracza. I znów przewrócony Sokołow, ale w ostatniej chwili zagrał do Bartosza Fraszko. Ale Fraszko już nie miał miejsca, żeby zaskoczyć Juchersa. Imponuje tym spokojem przede wszystkim w bramce Juchers. Tak jak mówiłem, nie popełnia żadnych błędów, nie robi nerwowych ruchów. No i dzięki temu próby Torunian takiego wciśnięcia, wepchnięcia krążka gdzieś z bliskiej odległości są jak na razie nieskuteczne. Teraz dobrze kijem sparował na pleksy strzał Wolżankina. I goście, dobra sytuacja, dobry strzał Żukowca, ale interwencja Spesznego zapobiegła utracie bramki. Teraz Torunianie odpowiadają. Bondaruk podobnie próbował tak gdzieś między nogami umieścić ten krążek. Między nogami bramkarza chciał umieścić krążek, tak jak wcześniej Żukowca, ale i tym razem Juchers na posterunku. Teraz niedokładnie Skulmowski. Butans odgrywa do tyłu do Pawelsonsa. Przed szansą Torunianie, ale to uderzenie, już Państwu mówię kogo, z numerem 90, a więc to Igor Fiofanow dobrze interweniował po jego strzale Juchers i za chwilę będziemy mieli wznowienie gry w tercji obronnej zespołu z Torunia. Znów takie kąśliwe uderzenie, tym razem próbował zaskoczyć Spesznego Rungowski, ale Speszny znów na posterunku. Jeszcze raz Rungowski ładnie próbował dograć krążek do Krasnilkowasa, ale ten zawodnik nie był w stanie już opanować krążka, nie był w stanie uderzyć w kierunku bramki Sodretinow do Enga. Przedłużył krążek, tam Bogusz próbował go przechwycić. Teraz szybko zdecydowali się gracze z Liepaji na wrzutkę krążka do tercji. Zespół z Torunia, już zmiana w tej drużynie. Na razie rytm gry w tej tercji nakręcają gracze z Liepaji, ale teraz Mingę. Doskonale tam dwóch zawodników z Torunia nadjeżdżało przed Juchersa i gdyby troszeczkę lepiej zrozumieli intencje Daniela Mingę, no to któryś z nich, bądź Jaworski, bądź Olszewski, stanęliby przed doskonałą szansą na pokonanie Juchersa, a tak zabrakło centymetrów do oddania strzału. Jaworski ładnie tutaj zasekurował Szkodenkę. Po chwili krążek trafił do Zielińskiego. Zieliński poczekał na Bartosza Fraszko. Fraszko indywidualnie zagrywa backhandem do
Sokołowa, Sokołow oddaje krążek do Bartosza Fraszki. Fraszko dynamicznie, na pełnej szybkości próbował wcisnąć się przed bramkę, ale Juchers nie dał się zaskoczyć w tej sytuacji. Ładnie, a i wydawało się, że ładnie zamknie tercję, jak to się kolokwialnie mówi, Syrojeszkin, ale zabrakło dosłownie centymetrów i już ładnie teraz dograł do Kalejnikowca. Diverka, a teraz świetne uderzenie Żabisa, no i tylko było słychać krążek odbijający się od tej gąbki okalającej elementy metalowe bramki. Świetne trafienie Żabisa, no ale to nie może dziwić. Żabis to doskonały snajper, tak jak mówiłem. Mający na swoim koncie najwięcej spotkań w zespole z Liepaj. W roku 2000, w sezonie 2014-2015 był zarówno najlepiej asystującym, jak i najskuteczniejszym zawodnikiem playoffów w lidze łotewskiej. Później wybierany kilkukrotnie zawodnikiem miesiąca. No i na swoim koncie ma już 5 mistrzostw Łotwy, a więc niebywałe doświadczenie tego gracza, co pokazał przed chwilą. No i tak jak mówiłem, lepiej w tej tercji wyglądają gracze z Liepaj. Kolejna próba, kolejny raz iść tam szukał miejsca, tym razem z numerem 19. Żukows na zaskoczenie Spesznego. Nie udało mu się to, Toruniaje przejmują krążek. Bondaruk osłania gumę, zagranie do Fiofanowa. Jeszcze raz Bondaruk z Wolżankinem. No i w ostatniej chwili dobrze zatrzymani ci rosyjscy napastnicy. Jeszcze raz Bondaruk i Wolżankin szukał miejsca. Szukał też tam Sotrentinowa, ale no, Juchers po raz kolejny dobrze zagrał kijem. Krążek nie dotarł do Sotrentinowa, ale teraz ładnie popracował Sotrentinow. Wolżankin przy krążku, a za chwilę Torunianie po raz kolejny w tym spotkaniu zagrają w przewadze, gdyż na ławkę kar wędruje już w tym momencie jeden z graczy z zespołu z Liepaj z numerem 18. Żukows Ilia. Odpocznie teraz 2 minuty, być może krócej, jeżeli Trujanom uda się zdobyć gola na ławce kar. Znów ta formacja z Boguszem, Dołęgą i Sotrentinowem w obronie, Jaworski i Pugaczow. Chwaliłem dzisiaj tych zawodników za dobre rozgrywanie krążka. Zobaczymy, czy teraz znajdą sposób na rozmontowanie defensywy rywali. Pugaczow z niebieskiej, jeszcze Dołęga, jeszcze Sotrentinow i Jaworski próbował też dobić uderzenie, dobić ten krążek, ale w ostatniej chwili zablokowany już zwijających się tam jak w ukropie defensorów zespołu z gości. No i dzięki tej pracy obrońców Juchers nie musiał skapitulować. Jeszcze raz Pugaczow z niebieskiej trafił w Jaworskiego. Jaworski tutaj inteligentnie próbował jakoś tak backhandem zagrać w kierunku partnerów. Dobrze teraz Pugaczow nie wycofywał się, ale poczekał, zatrzymał krążek na niebieskiej i teraz ma szansę na oddanie strzału, jednak dogrywa do Bogusza. Bogusz na drugą stronę, tam jest Dołęga. Dołęga jeszcze próbował odegrać i w końcu Danił Bogusz. Trzecia sytuacja podczas gry w przewadze, dwie pierwsze w pierwszej tercji. Teraz już nie pozostało mu nic innego jak zdobyć gola, gdyż tutaj ładna wymiana krążków. Dołęga, Pugaczow, Bogusz, Dołęga, jeszcze raz Bogusz, no i ostatecznie krążek znalazł drogę do bramki i mamy 2-2. Ładnie rozegrana akcja przez Torunian i chociaż tutaj ze wszystkich sił defensorzy zespołu z Liepaj starali się nie dopuścić do tej bramki, no to świetnie Danił Bogusz z dużą pewnością siebie, z dużym przekonaniem podjechał do krążka i umieścił go w siatce Marisa Juchersa. No i w końcu wykorzystana gra w przewadze przez zespół z Torunia.
natarcie kolejne zespoły z Torunia. Sokołow wprowadził krążek do tercji, ale otoczony przez dwóch zawodników stracił go, ale tylko na chwilę, bo znów przy krążku Sokołów zagrywa za siebie ładnie. Kalinowski opanował krążek, znów Sokołow, dobry zwód i mierzył gdzieś w kierunku dalszego słupka. Gdyby to zakończył skutecznie Sokołow, no to piękna akcja pierwszego ataku zespołu z Torunia. Tutaj czwarta formacja zespołu z Liepaja, więc jest i Wilmans, i Rudgowskis, i Krasilnikowas, ale tylko oddalili na chwilę zagrożenie od własnej bramki, gdyż już rozpędzają się Torunianie. Fraszko po bandzie, Kalinowski w starciu tutaj z rosłym defensorem zespołu gości, ale okazał się Kalinowski sprytniejszy od Alenderisa. Jeszcze Torunianie, teraz Wolżankin szukał miejsca przed bramką, ale skutecznie zatrzymany przez defensorów gości. Odpowiedź drużyny prowadzonej przez Bondarewsa, ale i gracze z Łotwy nieskutecznie. Kolejna próba, tym razem już pierwsza formacja, więc ta najskuteczniejsza, która zdobyła w dzisiejszym meczu 2 gole, no i też najbardziej doświadczona. Zobaczymy jednak, co zaproponuje Fiofanow. Fiofanow backhandem w kierunku dalszego słupka. Jeszcze Jucher zdołał się jakimś tylko sobie znanym sposobem przesunąć tam do drugiego słupka właśnie, gdzie próbował dobijać Bondaruk. Teraz Skulmowski z pełnego zamachu, ale nieczysto trafił w krążek, co wywołało tutaj spore zamieszanie na trybunach. Znów Torunianie, Wolżankin, Bondaruk za bramkę, jeszcze raz Wolżankin, tak zwana karuzela, wymiana krążka w rogu i dobrze Fiofanow pokazał się przed bramką, ale również świetna teraz interwencja tutaj z numerem 43 Freibergsa, obrońcy pierwszej formacji, nie spuścił ani na sekundę z oka napastnika drużyny z Torunia, nie pozwolił, żeby Fiofanow oddał celny strzał na bramkę Juchersa. Fiofanow dobrze pokazuje się w dzisiejszym spotkaniu, szczególnie dużym cwaniactwem. Ostatni wjeżdża do tercji, ustawia się raczej tam, gdzie są wolne miejsca, a nie tam, gdzie być może za chwilę będzie krążek. To duży talent. Tak grających zawodników określa się mianem typowych środkowych. Ładnie teraz próbował Sadrtinow, ale również ten napastnik zatrzymany przez defensorów. Ale Torunia nadal utrzymuje się przy krążku. Daniu Bogusz czeka na to, co, jak potoczy się sytuacja, jak rozwinie się sytuacja na lodzie. No i ostatecznie krążek przechwycony przez Butansa, ale dalej Torunianie, teraz mocne wejście, twarde wejście Bogusza. Uniemożliwiło to rozegranie krążka zespołowi gości. Fraszko dobrze wcześniej wypatrzony przez Kozłowa. Kalinowski teraz troszeczkę zabrakło precyzji Sokołowowi, gdyby dograł ten krążek do Michała Kalinowskiego, no to rozpędzony napastnik z Torunia mógłby wjechać dynamicznie do tercji, oddać groźnie strzała. Zobaczymy, jak teraz zaprezentuje się Sokołow. Sokołow zaatakowany, ale utrzymał się na nogach, co dziś w jego przypadku kilkukrotnie się nie udawało, i ruszona bramka zespołu Liepai, a więc mamy teraz przerwę w grze do zakończenia trzeciej odsłony, 7 minut i 34 sekundy. Po tych kilku minutach dominacji drużyny z Liepai gra się wyrównała, można nawet powiedzieć, że teraz groźniejsze sytuacje stwarzają sobie gracze z Torunia. Gdyż tutaj Fraszko, Kalinowski, a wcześniej Sodretinow, czy Bogusz, czy też Fiofanow znaleźli się w dobrych sytuacjach. Teraz tutaj Ryszard Molewski, speaker dzisiejszych zawodów, przekazał, ale teraz szansa przed Torunianami, znów fenomenalnie Juchers, pełny szpagat. I ten lewy parkan gdzieś stanął na drodze krążka uderzonego przez Bartosza Fraszkę. Już wydawało się wielu kibicom na tortorze,
że krążek za chwilę znajdzie się w bramce, że Torunianie będą mogli cieszyć się z kolejnego prowadzenia w tym meczu, ale Juchers nie pozwolił na to, tak jak i teraz nie pozwolili na to defensorzy szarżującemu Sokołowowi, żeby zaskoczył Juchersa. I kolejna szansa, tym razem strzelał spod niebieskiej Kozłow, ale ręka Juchersa znalazła się w odpowiednim miejscu, no i guma trafiła w rękawice, a nie do siatki bramki wstrzyżonej przez tego łotewskiego golkipera. A tak jak mówiłem, Ryszard Molewski poinformował o tym, że bezpośrednio po zakończeniu meczu rozpocznie się dogrywka. Będziemy też oglądali serię rzutów karnych, a więc nie odchodźcie, drodzy Państwo, od swoich odbiorników, tabletów, smartfonów, komputerów czy telewizorów po zakończeniu meczu. Teraz trener Bogdanów poprosił o regulaminowe 30 sekund dla swojej drużyny. Ciekawe, czy to wynika z tego, że ma jakiś pomysł na rozegranie akcji, na zaskoczenie drużyny z Torunia, czy też raczej po tym uwolnieniu, kiedy nie może dokonać zmian formacji, a Torunianie wypuścili na lód świeżych zawodników z drugiej formacji, drugiej linii ataku i drugą parę obrońców, która doskonale spisuje się przede wszystkim podczas gry w ataku i mogłoby właśnie zaskoczyć tych zmęczonych graczy czwartej formacji zespołu z Liepaji. No ale już teraz odpoczęli przez chwilę, przez 30 sekund. No i na lodzie w drużynie Liepaj jest Rungowskis, jest Wilmans, jest Kwasilnikowas, także obrońcy czwartej formacji Torunianie wygrywają Bulik. Kolejne wznowienie na konto drużyny z Torunia. Teraz jeszcze strzał Fiofanowa, tak z pół obrotu, niesygnalizowane uderzenie gdzieś tam w gąszczu nóg, znalazł możliwość oddania strzału, ale zatrzymane jego uderzenie przez bramkarza. Jeszcze raz Fiofanow teraz krążek na bekę, nie zagrywa za bramkę. Wolżankin w wyścigu po krążek okazał się szybszy od Wilmansa. Kolejne starcie za bramką, dobrze poradził sobie Kevlis. Teraz protestują zawodnicy z Liepaji, że tam doszło do faulu, do przekroczenia przepisów, że zbyt ostro został zaatakowany Wilmans. No i ostatecznie sędziowie za uderzanie odesłali Fiofanowa na ławkę kar, a więc dał się sprowokować napastnik, który tylko przez sezon występował w drużynie Arratu Jerewan, a więc drużynie, której kiedyś pracował Juri Czuch, którą niegdyś reprezentował także Robert Korczocha. A w minionym sezonie w barwach Crystal Sarów w 48 meczach zdobył 17 goli i zaliczył 21 asyst, no ale teraz osłabił swoją drużynę i 5 minut i 30 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji dzisiejszego spotkania duża szansa przed drużyną gości na wyjście, na prowadzenie. Ładnie wjechał w środek między czwórkę zespołu z Torunia Marks Kalejnikowo, któryś już raz próbował takim niesygnalizowanym strzałem z nadgarstka gdzieś w dolne rejony bramki zaskoczyć Spesznego, ale i tym razem toruński golkiper nie dał się pokonać. Torunianom udało się wystrzelić krążek, ale już nakręcają kolejną swoją ofensywną akcję gracze z Liepaji. Teraz dobrze o ten krążek po stronie zespołu z Torunia walczy Jaworski, ale no tutaj siła złego na jednego, trzech graczy z Liepaj w końcu odebrało krążek Jaworskiemu i teraz starają się ustawić, rozegrać krążek, zbudować ten hokejowy zamek, ale doskonale zachował się Kozłow, wystrzelił bez zastanowienia krążek, a na tyle mocno i na tyle zaskakująco to wykonał, że nie byli w stanie opanować go defensorzy zespołu z Liepaj. Teraz ładnie Juchers przechytrzył Kalinowskiego, ale też Michał Kalinowski nie musiał tutaj za bardzo myśleć o tym, żeby atakować bramkarza zespołu
Liepaj tylko o tym, żeby nie dać szybko rozegrać krążka, co też Kalinowskiemu się udało i już Tornianie ustawieni w czwórkę z jednym wysuniętym zawodnikiem starają się zaszachować przeciwników, ale ci poradzili sobie z tym ustawieniem, z tym forecheckingiem i już druga formacja graczy z Liepaj pracuje nad zbudowaniem tej zamka. Jest właśnie przy krążku Miezis, też doświadczony gracz, 24-latek, może nie tak doświadczony, ale długo występujący już w drużynie z Liepaj. Jeszcze raz Miezis zagrywa do Demitersa, ale jego zagranie przeczytane, odczytane jego intencje przez Torunian i ostatecznie gracze z Grodu Kopernika wystrzelili gumę. Już zakończyła się kara Fiofanowa, no i trzeba powiedzieć, że dobrze spisali się Torunianie podczas tej gry w osłabieniu. Praktycznie nie dopuścili do dużego zagrożenia pod bramką Spesznego ten strzał Kalinikowasa na początku. A teraz przed szansą Jarosław Dołęga wjechał ładnie do tercji, ale tam naciskany, dobrze zneutralizowany kij Jarosława Dołęgi przez dwójkę graczy. No i ostatecznie nawet nie udało się oddać strzału kapitanowi zespołu Torunia, ale za chwilę być może przed szansą stanie któryś z innych zawodników, gdyż tutaj niedokładnie rozegrali krążek gracze z Liepaj i mamy uwolnienie i za chwilę gra zostanie wznowiona w tercji obronnej zespołu gości. Już Juchers skupiony w swojej bramce, już nisko ugięte nogi, szeroko rozstawione ręce, żeby zakryć jak największą przestrzeń bramki, jednak Fiofanow tym razem przegrywa wznowienie, ale Torunianie odzyskują krążek już w tercji obronnej zespołu z Liepawy. I przed szansą teraz to Daniel Minga, ale znów Jucher zdołał przesunąć się. Do swojego słupka i tam nie było już miejsca na to, żeby żeby Daniel Minge zmieścił krążek, a chwilę później po raz kolejny Daniel Minge w centrum wydarzeń, główny bohater akcji sprzed kilkudziesięciu sekund po chwili tutaj spalił na linii niebieskiej i sędziowie musieli przerwać grę. Wycofali troszeczkę grę w kierunku toruńskiej bramki, ale nadal było to wznowienie w tercji neutralnej. Teraz Jaworski. Gracze z gości odzyskali krążek, już składał się do uderzenia Żabis, ale w ostatniej chwili powstrzymany przez Jaworskiego. Teraz twardo Jaworski potraktował Dilewkę. Tutaj próbowali odebrać krążek Adrianowi Jaworskiemu gracze z Liepaj, ale nie udało im się to. Ale również dobrze zneutralizowali próbę Saddetrinowa. I do zakończenia tej tercji minuta 30, a Torunianie starają się jeszcze zaskoczyć defensywę, choć mogą się również nadzieć na kontrę, ale nie w tym momencie, gdyż Żabis zdecydował się poczekać na zmiany w swoim zespole. Zjechał również z lodu i ten zawodnik. Ale teraz ładnie uruchomiony długim podaniem z numerem 19 Frejs, ale w ostatniej chwili zatrzymany przez drużynę z Torunia, przez obrońców toruńskich, nie pozwolili mu wepchnąć się przed bramkę. Jeszcze Torunianie próbują odpowiedzieć, ale tym razem niedokładne podanie w kierunku Sokołowa, ale Sokołow tutaj ambitnie powalczył, pojechał za swoim przeciwnikiem i teraz wydaje się, że opanowali sytuację defensorzy pierwszej formacji drużyny gości, ale tylko przez chwilę. Uwolnienie i 34 sekundy na zegarze dzielą nas od zakończenia trzeciej odsłony. A jeszcze przed szansą Daniel Minge z pełnego zamachu wypalił bardzo mocno
ale Jucher zdołał skrócić kąt i odbił krążek po uderzeniu toruńskiego napastnika. I jeszcze przed szansą goście tutaj zagrania na drugą stronę, ależ doskonale przesunął się Patryk Speszny. No ale była świetna sytuacja z numerem 26. Krasilnikowas nie pokonał Spesznego, choć stanął no, praktycznie przed 100% szansą. No ale Patryk Speszny wykazał się niesamowitym refleksem. Jeszcze Turnia, nie ostatnie sekundy. Jeszcze zawodnik, którego wymawianie nazwiska przez całe to spotkanie sprawiało mi ogromną trudność, a więc Wolżankin w koszulce pod Dmytro Diemianiuku, ale jego uderzenie zablokowane, no i mamy 2-2 i sygnalizowaną karę jeszcze już gdzieś w tej ostatniej akcji sędzia Kasprzyk dopatrzył się przewinienia, no i za chwilę któryś z zawodników, a będzie to mianowicie zawodnik z numerem 11, a więc Bin Kulis, powędruje na ławkę kar. Ale nie mamy przerwy, już sędziowie zapraszają do dalszej gry oba zespoły. A ja tylko dodam, być może interesuje Państwa wynik naszej kadry do lat 20, która teraz aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Czechach. Pokonali nasi 20-latkowie zespół HC Nitra 4-2. A jeżeli ktoś z Państwa jeszcze interesuje się młodzieżowym hokejem w Toruniu, to Mateusz Bezwiński, który od tego sezonu przeszedł do Krakowi, ale 2 sezony bądź 3 sezony występował w drużynie z Torunia, reprezentował SMS toruński w pierwszej lidze, a wcześniej, ale także występował w drużynach juniorskich, okazał się autorem 2 bramek. Informacja bezpośrednio od kierownika, który tutaj pojechał właśnie z kadrą na to spotkanie. No i wracamy jednak na toruńskie lodowisko, gdyż zebraliśmy się w zasadzie po to, żeby śledzić poczynania drużyny z Torunia, a więc KH Energii Toruń i HK Liepaj, spadkobiercy Metalurga Liepaja, który przez lata dominował. 7-krotny w zasadzie mistrz Łotwy, ale w poprzednim sezonie 5. miejsce. I zobaczymy, czy teraz defensywa gości okaże się skuteczna, ponieważ Torunianie mają przewagę 3 graczy z Liepai na lodowisku. No i Marius Jucher z bramce będą robić wszystko, żeby 4 Toruniana, więc Bartosz Fraszko, Fiofanow, Kozłow i aktualnie przy krążku będący Wolżankin, już krążek trafił do Fiofanowa, teraz do Fraszki, żeby ci gracze nie znaleźli sposobu na rozmontowanie defensywy, żeby nie zaskoczyli Juczersa. I jednak przed szansą Wolżankin, ładnie wygląda to rozegranie, jeszcze raz tutaj próbował to Bondaruk, a nie Fiofanow, przepraszam za wprowadzenie w błąd, jeszcze raz Wolżankin, teraz gdzieś mierzył między nogi, ale i tym razem Jucher skutecznie, ale Torunianie cały czas utrzymują się przy krążku. Teraz spod niebieskiej wypalił Kozłow, ale ustawiony przed bramką Bondaruk nie był w stanie zmienić na tyle skutecznie kierunku lotu krążka, żeby zaskoczyć Juchersa. Zmęczony już widać bramkarz drużyny z Liepai, ale no naprawdę napracował się, wiele fenomenalnych interwencji, ale też taki spokój, którym emanuje ten bramkarz. Duże wsparcie dla tych młodych obrońców. Jego doświadczenie, jego pewne interwencje to coś, co na pewno stanowi jeden z największych atutów drużyny z Liepai. No ale Torunianie dzisiaj chyba bardziej pragną tego zwycięstwa, bardziej chcą zaprezentować się przed swoją publicznością z jak najlepszej strony. Zobaczymy, czy teraz Bogusz również będzie w stanie dopaść do bezpańskiego krążka przed bramką. Jest Bogusz, właśnie do niego adresowane podanie i teraz próba podobnego zagrania. Jeszcze raz Bogusz zagrywa do Dołęgi, Dołęga przed bramką, Dołęga oddaje do Bogusza, Bogusz strzela, ale tym razem już nie na tyle precyzyjnie, żeby nie poradził sobie z tym uderzeniem. Jucher Speszny opuścił swoją świątynię. Tutaj taki błąd Patryka Spesznego,
niepewność toruńskiego bramkarza, ale nie zamieniło się to na bramkę dla gości, bo dobrze wrócił Bondaruk i tutaj nie pozwolił również Syrojeszkin na to, żeby Górom z tego starcia i co w konsekwencji dawał Górom z dzisiejszego pojedynku wyszli goście. Teraz ładna akcja Sotrentinowa. No, imponuje ten zawodnik umiejętnościami fizycznymi, dużo w nim takiej przebojowości, troszeczkę przypomina Marcina Wiśniewskiego, który pożegnał się z toruńskim zespołem. Być może jednak Sotrentinow będzie troszeczkę skuteczniejszy od popularnego Wiśni, chociaż no, brakuje tej ambicji Marcina Wiśniewskiego, tego jak potrafił wbijać się między trzech przeciwników agresywnie, mocno. No ale zobaczymy, jak będzie się rozwijała kariera tych zawodników, których dzisiaj oglądamy na tafli w barwach drużyny z Torunia. Tak jak mówiłem, pięciu z nich aktualnie ma pewne miejsce. Teraz ładnie próbował Bondaruk, ale Sotrentinow, Bogusz, Pugaczow, Szkodenko nadal muszą walczyć o miejsce w składzie, choć dzisiaj prezentują się naprawdę dobrze i tutaj może być trudny, twardy orzech do zgryzienia dla trenera Czucha, którego z nich odesłać do domu. Też warto byłoby ich sprawdzić w spotkaniach z krajowymi rywalami. Już niedługo oczywiście będzie do tego okazja, bo za tydzień starcie z drużyną popularnego Stoczniowca, jak to przyzwykło się nazywać drużynę klubu hokejowego z Gdańska. No i może wtedy poznamy odpowiedź na te nasze pytania. Teraz graliśmy przez chwilę 4-4, gdyż od zakończenia kary nałożonej na Binkulisa nie było przerwy w grze, a więc żeby Torunianie nie grali nadal w przewadze, Binkulis jako czwarty zawodnik pojawił się na lodzie. No i już ta rotacja piątek tak trwała. Teraz Fraszko rozpędzony, wjeżdża dynamicznie w tercji, strzela tak w swoim stylu Bartosz Fraszko. Zazwyczaj jednak jego uderzenie ląduje gdzieś tam w tym dalszym okienku bramki, ale teraz spychany skutecznie przez przeciwnika nie był w stanie już odpowiednio przymierzyć pod poprzeczkę. No i z jego uderzeniem poradził sobie Maris Juchers. Teraz wznowienie w tercji obronnej gości. Lepiej tego wznowienia wyszli gracze z Liepai. Krasielnikowa sprowadza krążek, ale szybko przechwycona guma. Fraszko czeka na Kalinowskiego, oddaje ten krążek do rozpędzonego Kalinowskiego, ale guma gdzieś przetoczyła się pod łopatką kija Michała Kalinowskiego. No i ogromne rozczarowanie, które sygnalizowało takie wydane przez kibiców. No, trudno opisać w zasadzie, co taki okrzyk. Spodziewali się na pewno czegoś więcej po tej akcji, a teraz jeszcze 13 sekund do zakończenia spotkania, jeszcze ofensywne wejście Freemanisa, jeszcze próba teraz objechania bramki, solowa akcja z numerem 17 Dilewka, więc strzelec pierwszej bramki, ale już nic się nie zmieni, 2-2. Bardzo ciekawa dogrywka i bardzo ciekawe spotkanie. Wydawało się, przynajmniej ja martwiłem się, obawiałem się tego, że może w dzisiejszym spotkaniu zabraknąć świeżości zawodnikom, że mogą oni popełniać proste błędy, że być może troszeczkę tej dokładności nie będzie tyle, ile trenerzy oczekiwali by od swoich graczy, ale ambicją, wolą walki, zaangażowaniem wynagrodzili nam te braki zawodnicy. No i naprawdę oglądało się to spotkanie bardzo dobrze. Nie brakowało twardych starć, nie brakowało sytuacji pod obiema bramkami. Szczególnie trzeba pochwalić Marisa Juchersa, który doskonale kilkukrotnie zatrzymywał zawodników ofensywnych z Torunia, ale również Patryk Speszny popisał się, tak jak mówiłem, doskonałą paradą w tej kluczowej, w kluczowych momentach. A teraz przed nami rzuty karne, już bramkarze udają się do swoich świątyń. Patryk Speszny zajął miejsce, a więc to gracze z Liepai będą jako pierwsi atakować, próbować zdobyć gola. Już na lód wyjechał
Marks Kalejnikowas i czeka na sygnał od sędziego, żeby mógł rozpocząć swój najazd. Zobaczymy, co wymyśli sobie tutaj ten napastnik zespołu z Liepaji. Kibice z Torunia nie życzą dobrze tutaj. No i nie udało się 20-latkowi urodzonemu na jak pochodzącemu z Litwy w Kaunas urodzonemu pokonać Patryka Spesznego. No nie wykonał na tyle odpowiedniego zwodu, żeby zaskoczyć toryńskiego bramkarza. Zobaczymy, czy Bondaruk będzie na tyle dokładny, żeby zaskoczyć Juchersa. Świetnie sobie to wymyślił 21-latek, który w zeszłym sezonie reprezentował klub z Sarowa, to miasto jakieś 500 km oddalone od Moskwy, ale i tam zawodnicy są szkoleni pod względem właśnie techniki. Jak widzieliśmy, doskonale, świetnie wykonał swój rzut karny Bondaruk, a teraz już z 41 numerem najazd zawodnika zespołu z Liepaj. Pięknie przełożył krążek na backhand, bardzo tutaj spokojnie wyegzekwował ten rzut karny z numerem 41. Napastnik drugiej formacji Maris Miezis, jeszcze taki charakterystyczny gest salutowania gdzieś w kierunku trybuna, więc uważa, że dobrze wykonał swoje zadanie. I tak było w rzeczywistości. Torunianie, ależ doskonale po raz drugi, i to zawodnik drugiej formacji Wolżankin Aleksandr, świetnie najpierw zamarkował strzał, poczekał, aż Maris Juchers kleknie na parkana, później właśnie nad tym parkanem w kierunku dalszego słupka posłał krążek, który jeszcze otarł się o słupek i wylądował w siatce zespołu z Liepaji. I teraz odpowiedź najbardziej doświadczonego Żabisa. Żabis, ale Speszny, choć wcześniej klęknął, cały czas pracował, przesuwał się w tym kierunku, w którym jechał strzelec, no i już nie miał miejsca Żabis na to, żeby umieścić krążek w bramce. Teraz Torunianie desygnują Sadretinowa do wykonania tego trzeciego karnego i zobaczymy, czy tutaj 100% skuteczności po trzech seriach będą mieli Torunianie. Sadretinow, krążek na backhandzie przełożony, szybki zwód na forehand, no ale jednak trzy karne i 66% i 0,6 skuteczności, gdyż świetnie interweniował tym razem Juchers, nie dał się nabrać na ten zwód napastnika z Rosji. Teraz Ilia Żukows już podjechał do krążka, już sędziowie dali znak, że może rozpocząć najazd. Żukows czy Speszny, ale nie, tutaj nie był w stanie Żukows oszukać Spesznego. Zwód na backhand, ale Speszny doskonale przemieścił się za krążkiem. Patryk Speszny to jest bardzo szybki bramkarz, świetnie porusza się w bramce. No i taki zwód, tym bardziej, że krążek przetoczył się po łopatce kija Żukowsa. No nie był w stanie, nie był na tyle dobry i dokładny, żeby zaskoczyć Spesznego. I kolejny z rosyjskich zawodników, Daniel Bogusz, strzelał, mierzył między nogi, ale w tym pojedynku strzelec, bramkarz górą. Maris Juchers, świetny refleks, doskonale obniżył swoją lewą nogę, zamknął tą przestrzeń między nogami. I teraz piąte podejście z numerem 17, autor pierwszego trafienia, Maris Dilewka, wolny najazd, teraz przekłada krążek, przekładanka również nogami, ale Speszny znów nie dał się oszukać. No i tylko raz pokonany Patryk Speszny w pierwszej serii. Teraz Bartosz Fraszko chyba kończy w drużynie toruńskiej, chociaż zwycięstwo Torunia już jest pewne, ale Fraszko, tak jak mówiłem, to ulubieniec toruńskich kibiców. I teraz pokazali to, skandując głośno jego imię i nazwisko, zobaczymy, ale jednak nie. Bartosz Fraszko szukał, podobnie jak w pierwszym swoim, jak w pierwszym najeździe Bondaruk, miejsca między nogami. Ale i tym razem Juchers okazał się skuteczniejszy, nie pozwolił się pokonać. Nie zmienia to jednak faktu, że już po czterech seriach Torunianie zapewnili sobie zwycięstwo w tym pierwszym sparingu. No i teraz mogą cieszyć się z dobrego meczu
Wiadomo, jeszcze parę niedokładności, jeszcze zawodnicy poznają się, pracują nad tymi pewnymi niuansami, no ale co warto podkreślić, to dobra gra toruńskiej drużyny w przewadze, choć nie byli zawodnicy najskuteczniejsi, to byli na pewno bardzo kreatywni, dużo tutaj działo się przed bramką Juchersa, a ze strony Liepai być może zabrakło troszeczkę przekonania co do tego, że można zaatakować Torunian. Chociaż mieli swoje sytuacje, no to Torunianie byli aktywniejsi. Ciekawe, jak ta młoda drużyna będzie się rozwijała. Tak jak mówiłem, większość z nich to jeszcze nie kilka lat. 20-latkowie, 21-latkowie, 22-latkowie, jeszcze dużo czasu na zbieranie doświadczeń. To była piąta drużyna poprzedniego sezonu, ale średnia zespołu z Liepawy, średnia wieku to 22,5 roku, więc jeszcze doświadczenie, które będą zbierać, na pewno w przyszłych latach zaprocentuje. Okazja do zdobycia kolejnych doświadczeń. Już jutro na lodowisku w Toruniu zmierzą się gracze z Liepai ze Stoczniowcem, a my dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami, że poświęciliście swój czas na obejrzenie tego meczu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Teraz sport. Do usłyszenia.